Witamy, witamy. Dzikie wieprze. Niestety dalej w Czarnogórze. W Czarnej Górze. Mamy poniedziałek dzisiaj, jak się nie mylę. I co? Trochę już pozwijani. Chłopaki zjedzą sobie jajeczniczkę i będziemy się zbierać. Akumulator od skutera śnieżnego kręcił wczoraj. Mamy nadzieję, że dzisiaj odpali i pojedziemy, ale będziemy chcieli gdzieś tam w jakimś większym mieście, jak dojedziemy, wymienić go na większy, na nowy, bo ten się kurwa gotuje. Moglibyśmy generalnie chyba na nim po przejechaniu trochę kilometrów smażyć tą jajecznicę. Jest taki chuj gorący. No ale co robić, trzeba jechać dalej. Mam nadzieję, że kupimy ten akumulator, włożymy i będzie z głowy i będzie wszystko ok. Wczoraj. Kuba, trasa, jak, co wczoraj zrobiliśmy, tą trasę? P14, no? P14. P14, no i park narodowy Durmitor. Dzisiaj też nią pojedziemy. Dzisiaj nią będziemy przejeżdżać, ale już nie będziemy tak stawać, bo wczoraj trochę pokręciliśmy do kanionu, dronem. Do kanionu jedziemy. I tam będziemy zjeżdżać na Tyrolce. O kurwa. Zostaw baterię. No zobaczymy, czy wszyscy zjadą na Tyrolce. Bo powiem wam, że na tym wypadzie emocji i nerwów nie brakuje, kurwa. Wrażeń jest w chuj ze wszystkim. No ale zobaczymy. Tutaj dzikie wieprze. Moi drodzy, spali dwie doby z powodu awarii. Walimy tutaj swoją wlepę. To jest nasza wlepeczka. Polecamy to miejsce. Spoko, właściciel pomógł i, tak powiem, dał mi za darmo używany akumulator, na którym mam nadzieję, że dojadę gdzieś do większego miasta, w którym będę mógł kupić już taki, jak trzeba, do mojego motocykla, bo tamten jest za słaby. Jeszcze raz szyld, jakby ktoś był w Czarnogórze, to spoko, fajna miejscówka, zobaczcie. Są domki, namioty, jest gdzie się wykąpać, można sobie kupić browarka, sklep blisko, także polecam, spoko. Po tym jak się spakowaliśmy, ruszyliśmy dalej w trasę, tutaj mały postój na zakupy. Wiadomo, procenty muszą się zgadzać. I co, lecimy dalej trasą P14 przez Park Narodowy Durmitor i kierujemy się już cały czas w stronę Albanii. Ale jest dobrze tu, kurwa, jak zaraz mi się Rumunia przypomina, kurwa. Nie klepnę? Klepnąć? O kurwa, jest dalej. Wieprze zrobiły postój i przyklejamy wlepę w parku Durmitor. Czyń honory, Kuba. Włosy przelewam w tej kolorze. Mhm. I te wieprze też tu były. I to tyle, lecimy dalej. Nie poczujesz gaboczy. Wolność, której nie ma nic. Wiatr mocny.
poszukujemy akumulatora. Miejmy nadzieję, że tu będą mieli takie cudo. No właśnie, nie? To jest sad na wozilu. A nie, my mamy stary. No, no mam stary. No tam ten... już kaput. Nie ma już. A jeżeli fizycznie na motoru? Fizycznie jest inny. Inny. To w motorze go nie ma, ale taki musi być. Dobra. Miła obsługa. Akumulator mi wyciągnie ten od skutera śnieżego, co miałem. Zamontowany. Tutaj w sklepie mamy zalany nowy akumulator. 50 euro. Tutaj szef mi zalał. Będziemy. Ok. Jeszcze mam gwarancję. Jak się zepsuje, to będę musiał przyjechać. A my w międzyczasie, bo musi po 20 minut odstać. To kuzyn nam pierdolnął kawkę. Montowana nowa bateria. Wieprze za dobrą obsługę i wymianę. Tutaj wlepę naszą ustawiamy. No to kupujemy bilety na Tyrolkę, kilometr długości 30 euro, to jest lepiej, 30 euro, to już będzie trzeba jechać. To już teraz musimy zjechać. Dobra, fura jest git. O kurwa, wpadłem w potem. Wieprzy, jak tam samopoczucie? Super, nie? Sioka. Ile byśmy mogli wypić za te 30 euro? Na pewno za te 30 euro byśmy mieli 3 kempingi. Oni też jadą? To ja idę do tyłu. Jak ten gościu jedzie, to ja na bank zjeżdżam. You go to zipline? Yes. Yeah. You go to zipline? Yes, first time. Ale wstyd będzie. Ja rozumiem wszystko. Moje rodzice są z Polski. Jeszcze lepiej. No to jeszcze lepiej. No jesteśmy przerażeni. Nie wiemy, czy nie jesteśmy 30 nie wiemy, czy nie jesteśmy 30 euro w plecy. Ty jeszcze co? 30 euro stracone, bo nie wiadomo, czy pojedziemy. All right, okay. So they're down 30 euros because he doesn't know whether or not we're going to be leaving. A pani z Polski pochodzi? Nie, my są z Anglii, ale moje rodzice są z Polski. Aha. Ale bardzo słabo po polsku rozmawiam. Nie, no dobrze, ładnie. Lepiej niż kolega po angielsku. To na pewno. Dobra, na razie się rozłączam. Niedługo włączę kamerkę, wam pokażę, jak się obesramy i nie pojedziemy i tyle. Co za czas? Ja to muszę drona puścić, nie? Two person? Yes. Yeah, yeah. Oh. At the same time. No. One here, one here. Okay. We dwóch można? No. Hi. Cool. Hi. Afri? Three person? Three, no. God merti min muzir. At mer skuldi kaup. Far ha brunne.
Leog fagrar oror Faraor medvikingum Farabrot medvikingum Styradirum knörri Standa upis Stapni Styra dirum knari Aldas vat ilhamna Styra dirum knari Niestety ja się obsrałem i nie wjechałem. Wracam busem. Trudno. Nie mogłem się przełamać. Ktoś zobaczył to na żywo. Ale szacun dla chłopaków, że się odważyli, bo ja obsrałem zbroję. Jadę busem z powrotem. No kurde, bomba. Bomba? Papier na wierzchu? Ja tu się obsrałem zbroję, ale jak dobrze? Kozak? Kozak? Dobrze było? Mówię ci, że muszę wyczyścić kurwa z gaci. Przejebany, co? Ale... No wierzę ci, no mam. Ale lewy nie doleciał. Aha. Ja ci powiem, weź mi to. Ja ci powiem, że no trochę mam mnie dosyć, że się nie odważyłem, no ale wiem, że się nie złamał. Ja ci powiem, że jak wystartowałeś, to cię morda cieszyła. Wiem, że się bym nie złamał. Obsrałem zbroję i chuj, no. A ja tak czułem, bo ja to mam kurwa lęk takich kurwa. Kurwa, byście no, kurwa, żyjesz, kurwa, to no. Tak się umie. W ogóle tam jeszcze było tak, że... Tak, nie, to się kończy linia drzew, jak jest taka... Jeszcze, taki dół. Kiedy startowało szybko, no. To niby trzymałeś w tych dwóch rąkach, ale zaczynało cię obracać. Aha. I trzeba było się trochę siłować, żeby cię nie obróciło. No. Remember me, soak up in Hennessy till they relatives know it's me. You can bet your last dollar I'll dick them in Harlem. Rockin' these hoochies like they some heavy ass Chevy and Pop. Jump up and get your ass shot up. From profit, pick my Glock up. I'm bustin' with such a 50s. Poppin', nobody got a holler. Outlaw riders, mash abundant gas pep. Vacate the sink, count the cash and stash the precious metal. True to the game, I claim. Outlaw riders, we give a fuck what they try. Cause I'm over behind it. Can't invent to me stickin' niggas, but they watch and change. Kick back, little nigga, and watch the game. No to mamy przerwę. Robimy sobie korytko. Logi stawiamy ile mamy? Kilometrów czy nie? Gdzie? Do Albanii. Bo jesteśmy ogólnie już w drodze do Albanii. Do Albanii mamy 70 km. 70 coś? No. Może dzisiaj dojedziemy. With a little bit of pop influence, I spew it. Look how I got you bitches rockin' to it. You motherfuckers can never do it like I can do it. Don't even try it, you look stupid, do not pursue it. Don't ever in your life try to knock the truest. I spit the illest shit ever been dropped into it. So sick inside, listen to the sound, six on the clock. Listen to the sound, the cameras, your necks on the cock. Listen to the sound, I'm spilling my heart with this pen. Motherfuckers know that I'll never be marshaled again. No to tak, wieprzki, motory umyte. Teraz możemy lecieć. Panowie, włączam tryb skrzydła. Tu wam logista przedstawi plan na dzisiaj. Przez awarię z akumulatorem jesteśmy jeden dzień do tyłu, więc zostajemy w miejscowości Blaw. Dopiero niestety jutro zrobimy tę trasę albańską Meska 20 SK 20. A dzisiaj jedziemy gdzie? Na jakiś kemping, nie? Na kemping. Mamy na kemping tutaj. Mamy zaznaczony. Pokaż tutaj. Muszę zrobić zooma. Tu mamy kemping.
Nie wiemy, co to za kemping, jedziemy zobaczyć, jak będzie spoko, to tam zostajemy i jutro od rana startujemy zrobić Albanię, nie? Dobra, resztę relacji później. No to tak, znaleźliśmy kemping, zajebisty, mamy taką miejscówkę, zaraz zobaczycie. Miejscóweczka jest sztosi, bo po prostu musimy kawałek podjechać, ale co ja będę gadał? Zobaczcie, gdzie dzisiaj sobie będziemy spali. Did you really think I just forgive and forget? No, after catching you with her, your blood should run cold, so cold, even though you're two-time and cheap lying wannabe. You're a fool if you thought that I'd just let this go. I see red. Witam widzowie, tutaj mamy taki oto trunek, kolega zakupił jakąś tam, nie wiem, rakija czy co to jest, odpowiednie na ognisko, zaraz wam wieprze pokażą jak się rozpala ognisko, oczywiście nie zapalniczką jak jakieś lamusy, tylko krzesiwkiem. No i dobra, no co potrzebujemy tak. Do rozpalenia oczywiście krzesiwo. Mamy taką fajną siekiereczkę. Trzeba tutaj drewienka porąbać. To tak rozpalasz? Ole harty. O! Jest ogień! Zajebiście panowie. Dobra, niech się rozpala. Klaps! To zdrowie, widowie. Tak, zdrowie, jak jeszcze nie można nazwać. Ale zaraz będę miał. Co pijemy, powiedz może? To już mówię. To ja jeszcze raz to powiem. Tyle wypiłem? Gdzie to, na jakiej trasie to kupiliśmy? Nieraz zawsze przed... P14. Przed trasą na odwagę. P14 trasa. A gdzie? P czy E? P14. A gdzie? Jaki park? Durmitor. Durmitor. Taka flaszeczka, bimberek. Kupiłem. Pokażemy, tak, później. Kupiłem dwie takie flaszki różne i jedną mniejszą. Zastargowałem 15 euro. Śrubki na nas, to na nas. Ale walimy sztagana. Za wyjazd. I za to ognisko dzisiaj z kiełbaską. I za tą petardę, wyjazd petardę. Aha, chciałem powiedzieć, że Suzuki się nie zjebało. Akumulator jest nowy, kupiony dzisiaj, co widzieliście pewnie wcześniej. Ale już teraz nie grzeje się, jest wszystko ok, także bawimy się dalej. Jutro Albania, pozdrowie. Soldro. Słuchajcie, drodzy widzowie, jak nas obserwujecie, to widzieliście test palinki z Rumunii. Jak plułem w ognisko, paliła się. Więc musimy zrobić dzisiaj test w Czarnogórze, ich trunku. Jest tak, godzina jest 20:50. Siedzimy sobie, pali się ognisko. Nic nadzwyczajnego. Piwerko. Spożywamy sobie taki oto tutaj trunek. Tak. Taki oto spożywamy sobie trunek, piwerko. Natomiast regionalne. Zakupiliśmy na trasie P14 taki oto napitek za 10 euro, czyli drożej jak w Rumunii. W chuj drożej, nie będę mówił. I zobaczmy, sprawdźmy to, drodzy widzowie, jaką to ma moc. Także tak, naleję sobie. No i pokażę wam, jaką to mam moc. Pali się, kurwa, nie gorzej jak w Rumunii. Chodź drożej. Zrobię jeszcze raz jeden test. Stać mnie. Ale Rumunia się chyba Rumunia bardziej chyba paliła. Jednak przyznacie, że wygrywa. I dodam, palinka 3,5 zł.
Tu mamy z litra za 10 euro. Cztery dychy. O Jezus. Drogo, ale w smaku lepszy od paliki. Ale w mocy jednak obstawiałbym tu na paliki. Znaczy, no, sami sobie porównajcie. Tak. Odpalcie sobie filmik z Rumunii i zobaczcie. I napiszcie w komentarzach waszym zdaniem, który trunek był mocniejszy. Ja nie chcę podpowiadać, ale mi się wydaje, że Rumunia wygrała. Pozdro. Pozdro. Siemano, drodzy widzowie, z tej strony znowu Dzikie Wieprze. Teraz testujemy kiełbasy z Czarnogóry. Chuj wie, co tam napisali. Nikt tego nie wie. To mamy może? Tutaj leży. Mianowicie, jak byliśmy w Rumunii, kiełbasa była do dupy. Jakaś jak parówka smakowała, a tu sobie popróbujemy czegoś nowego. On jest mądry, postanowił dwa. Mądry jest lewy, nie? Napiszcie w komentarzu, kto jest najmądrzejszy z naszej trójki. Każdy ma swoją funkcję. Nie chcę podpowiadać, ale chyba lewy. Ale na mnie nie głosujcie. Na mnie nie głosujcie, jestem tylko skromnym montażystą i kamerzystą. Ale wiecie, co mnie boli, widzowie? Że obsrałem zbroję dzisiaj na tej jebanej tyrolce, nie? Obsrałem w chuj zbroję i powiem wam tak, 30 euro psu w dupę wyjebałem. Po to wyjebałem 30 euro, żeby tych dwóch debili nagrać z drona, jak se jadą na tyrolce. To mnie kosztowało 3 dychy. Polewkę człowieku przez nas. Powiemy wam tak, widzowie, że tutaj jak jeździmy i tu przyzna nawet to pewnie Kuba, choperów, cruiserów spotkaliśmy raz, dwa razy na trasie. Wszystko, na palcach jednej ręki byś policzył. Wszystko Adventure, a wiara jest w szoku, że my takimi motocyklami tutaj sobie dobiliśmy. I to jest w tym piękne. I za to kocham te motocykle, bo można, jak się kocha te motocykle, to można wszystko. Pomimo przygód pewnych, to można tutaj przyjechać każdym motocyklem. Ale się robię, kurwa, ja pierdolę, chuj z tym. Obsrałem zbroję i chuj. Obsrałem zbroję i co? I 30 euro poszło się jebać. Od tak se rzucił. Od tak se jebałem, na bogatości, kurwa. Co to jest, kurwa, dla mnie 30 euro? To jak splunąć, kurwa. Nie, my mamy to hajs... jak wydać na tyrolkę. Ej, drodzy widzowie, żeby była jasność, my mamy hajsu w chuj. Jesteśmy tak dojebany sianem, że nie wiemy, co z nim zrobić. A to, że śpimy pod namiotami. I to, że kupiliśmy kiełbasę w markecie. W markecie za jak najtańszą, to tego nie bierzcie pod uwagę. To jest dla fanów. I śpimy pod namiotami. Po prostu lubimy testować różne rzeczy. Śpimy pod namiotami, bo jest zajebiście, a nie chodzi o to, że nas nie stać na pokój. Nie. Lubimy chłodno. Dobra, robię stop klatkę. No. Dosmażę kiełbaskę. Jebniemy po sztaganiu, dopiero się język rozkląży. I uwaga! Klap! Taki klimacik, kiełbka, widoczek góry i bawimy się. Kiełba lepsza niż, zdecydowanie lepsza niż w Rumunii, ale do Polski się nie podmywa. No, to drodzy widzowie, pojedliśmy po sztaganku, trzeba spać, bo o 6 trzeba wstać. Zóweczko. Dwudziesta pierwsza, kończymy balet. Pozdro. O, biało. I co? Na koniec tradycyjnie kilka fotek z tego dnia. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobało. Jeżeli macie ochotę, dawajcie subskrypcję. Pozdrawiam, to tyle i do zobaczenia wkrótce kolejny odcinek z naszej wyprawy. Na koniec taka mała niespodzianka, mianowicie oddajemy ducha klimatu, jaki towarzyszył nam tej nocy, specjalnie dla was to nagranie.